Cześć, tu Marta. Czerwiec w pełni. Dzisiaj sobie pogadamy o czosnkach ozdobnych, co robić, żeby jak najlepiej kwitły, jakie miejsca najbardziej lubią i z jakimi roślinami warto je łączyć. Zapraszam na ten odcinek. Czosnki ozdobne to jedne z moich ukochanych roślin, jedna z pierwszych roślin, która pojawiła się w moim ogrodzie. Wiele lat temu, to chyba było już z 15 lat temu, byłam w centrum ogrodniczym i zobaczyłam cebule, które sobie leżały jesienią i były takie piękne zdjęcia, takich po prostu, wiecie, lizaków, takich puchatych, fioletowych kulek. Pomyślałam sobie, co to za roślina, nigdy w życiu jej nie widziałam na żywo. Kupiłam pierwsze 3 cebule. Posadziłam je razem z kocimiętkami, wydawało mi się, że będzie fajnie wyglądało i to połączenie jest ze mną przez kilkanaście lat. Uważam, że świetnie się sprawdza, a przez lata tych czosnków było coraz więcej i coraz więcej. Teraz myślę, że jest koło 1000 w ogrodzie. Zaczynamy nie bez powodu tutaj, na tej rabacie przy ściance, dlatego że tu jest moja ulubiona odmiana czosnku. Często pytacie, czy mam swoją ulubioną różę, czy mam swojego ulubionego tulipana. Nie mam, ale w przypadku czosnków mam. To jest Globmaster. To właśnie on. Mamy wspólną historię. Od niego się zaczęło. Jedna z pierwszych roślin w ogrodzie i pomimo tego, że testowałam chyba wszystkie możliwe odmiany czosnków, jakie są, ciągle pozostaje moim ulubieńcem. Dlaczego akurat Globmaster najbardziej mi się podoba? Po pierwsze, ma idealny kształt główki, idealną wysokość do ogrodu i do tego idealny fiolet. Różne są odcienie fioletów w przypadku czosnków, nie tylko są fioletowe, mogą także być białe, mogą być takie niemalże w purpurę wchodzące. Ja nie jestem do końca ich fanką. Podobają mi się z takich właśnie purpurowych, ciemnofioletowych, najbardziej chyba czosnki główkowate, które kwitną później w sezonie i one w połączeniu z cipą są naprawdę piękne. Ale teraz w czerwcu lubię właśnie taki chłodny fiolet i Globmaster moim zdaniem ma ten fiolet właśnie najpiękniejszy. Stoimy tutaj, to może szybko o tym, jaka miejscówka dla czosnków będzie najlepsza. Dzień dobry. Czosnki, słuchajcie, kochają miejsca przede wszystkim dobrze zdrenowane. Największy błąd, jaki można popełnić w przypadku czosnków, to posadzić je w miejscu, gdzie stoi woda. U mnie na frontowej rabacie próbowałam z czosnkami, co prawda były to czosnki Purple Sensation i one bardzo często wygniwały, dlatego że u nas tam często stoi woda, potrafi latem, ale przede wszystkim wiosną. Mam jedno miejsce na frontowej rabacie, które w jakiś sposób się ostało, jest bardziej suche i tamte czosnki powtarzają co roku, natomiast reszta wygniła. Tutaj mamy rabatę podniesioną, bardzo dużo materii organicznej, bardzo dużo kompostu i czosnki od lat tutaj nieraz, nie dość, że kwitną co roku, jest ich coraz więcej, bez problemu powtarzają. Najstarsze w moim ogrodzie są właśnie 15 lat i z tej jednej cebuli mam już teraz po kilkanaście kwiatów. Cebulę czosnków sadzimy jesienią. Warto sobie teraz, kiedy na nie patrzycie, myślicie sobie, tak chcę mieć je w ogrodzie, warto sobie wpisać przypominajkę w waszych kalendarzach, na przykład na telefonie, żeby pod koniec sierpnia, na początku września zaczęło wam pipczeć i przypomniało, że to jest czas, żeby te cebule zamówić online, czy pojechać po prostu do centrum ogrodniczego i je kupić. Ja wolę tak naprawdę kupować je, kiedy je widzę, bo wtedy mogę wybrać największe cebule i najbardziej zdrowe. W przypadku czosnków zwróćcie uwagę, żeby cebula była jędrna, duża, żeby nie miała żadnych zmian grzybowych na sobie i jesienią, gdzieś w okolicy września, sadzimy cebulę na trzykrotność wysokości cebuli, czyli jeżeli mamy cebulę tej wielkości, to sadzimy ją, o, tyle, pod ziemią. Ale jak posadzicie troszeczkę płycej, też wyrośnie, ale on się będzie lepiej trzymał, lepiej będzie zakotwiczony, jeżeli posadzicie go odpowiednio głęboko, na dwukrotność lub trzykrotność wielkości, wysokości cebuli. Kiedy czosnki wsadzicie do ziemi jesienią, to wiosną zobaczycie, że będą wam wychodziły ich liście. W zależności od odmiany one kwitną w różnym momencie w sezonie. Część zacznie wam nawet w połowie maja, a będą czosnki takie jak na przykład czosnek główkowaty, które będą dopiero kwitły w wakacje. Natomiast większość z nich będzie kwitła właśnie koniec maja do połowy czerwca i kwitnienie trwa około 3
tygodni, w zależności od temperatury. Jeżeli będzie bardziej gorąco, kwitnienie może być trochę krótsze. Przy chłodnej takiej wiośnie będą kwitły troszeczkę dłużej, ale nie przedłużycie tego bardziej niż o 3 tygodnie. Ale sadząc różne odmiany, możecie się nimi cieszyć przez bardzo długi okres czasu. Liście wychodzą wiosną, są piękne, pięknie wyglądają na rabatach, a potem zaczynam dostawać ogromne ilości wiadomości. Gdzieś w okolicy połowy maja coś złego dzieje się z moim czosnkiem, jego liście usychają. No i nic złego się nie dzieje, to jest normalne dla czosnków. Ich liście usychają bardzo, bardzo szybko w momencie, kiedy zaczynają kwitnąć. W przypadku czosnków te liście nie są już później dla nas istotne, dlatego jeżeli Was denerwują, możecie je spokojnie wycinać. Tak. Czosnek jakby dostaje całą energię od wiosny, kiedy te liście są. On wtedy zbiera energię do cebuli, także w momencie, kiedy liście zaczynają Wam podsychać, możecie je po prostu usuwać. Tak samo, kiedy czosnek zetniecie sobie do samej ziemi, usuniecie liście, weźmiecie czosnek na przykład do domu, do bukietów, też nic złego się nie stanie. Cebula w przyszłym roku wypuści nowe liście i znów będzie kwitła. Innym sposobem ukrycia tych usychających liści jest podsadzanie czosnków pylinami. Kocimiętka, o której już wspomniałam, jest świetnym przykładem. Jeżeli posadzimy bardzo blisko kocimiętki, ona rozrastając się, tworząc te piękne na początku zielone kępy liści, a potem rozkwitając, będzie świetnie je ukrywała. A te piękne, takie wiecie, kule będą wystawały ponad fioletowe kwiaty kocimiętki. To jest na pewno fajny sposób. Inne byliny, które możecie użyć, to na przykład brunera, to mogą być też trawy, świetnie z hakoneklą będzie wyglądać także czosnek. Wszelkiego rodzaju trawy takie niskie, tużyce, czy na przykład ta trawa taka The Beatles, to też będzie świetne połączenie. Do tego na przykład przywrotnik ostroklapowy może być fajnym połączeniem, elektryzujące, zielone liście, też będzie świetnie czosnek wyglądał. No dobra, to jeszcze jakie rośliny można z tymi czosnkami połączyć, żeby to wszystko fajnie wyglądało? Ja zdecydowałam się na przykład na połączenie kosaćców syberyjskich, łubinu. Tutaj mam też posadzone inne rośliny, które w tym momencie nie kwitną, ale będą kwitły w kolejnej części roku. Na przykład floksy wiechowate, róże. One też potem nam wybiją, kiedy czosnki już przestaną kwitnąć. Jako tło do czosnków bardzo często używam wieczornika damskiego. To jest roślina dwuletnia lub krótko żyjąca bylina. Te białe kwiaty to właśnie jest on. I najbardziej lubię właśnie białe, bo one dają fajny kontrast do tego chłodnego fioletu. Tutaj przy moim najstarszym czosnku ozdobnym, to jest jeden z tych pierwszych, który podzielił się na bardzo wiele mniejszych kulek, bo jak sadzicie jedną cebulę, jest bardzo duży kwiat, a potem jak one się dzielą i ich nie rozdzielicie, to będą takie małe kuleczki. Możecie też jesienią wykopać, rozdzielić te cebule przybyszowe i porozsadzać w nowych miejscach. Wtedy kwiaty znowu będą większe. Ale tutaj chciałam Wam pokazać inne połączenie. Samosiejka, naparstnica biała. Zobaczcie, jak świetnie biały kolor z tym chłodnym fioletem koresponduje. Świetnie to wygląda. A w tle widzimy wieczornik damski. Tutaj mam takie ciekawe połączenia, same się wysiały. One są, nie są już białe, tylko są takie lekko lila, lekko fioletowe. Też bardzo fajnie to wygląda, ale ja akurat bardzo lubię połączenie bieli z fioletem. Wydaje mi się, że niesamowicie te kolory się podbijają. Idziemy dalej. Kolejne połączenie, czosnek ozdobny razem z irysami. Nie znam niestety odmiany, zawsze są o nią pytania. Tutaj są różne odmiany. Te akurat są, mają taki niebiesko-fioletowy dół płatków, potem jest taki bardzo przydymiony, biały, ale z lekko niebieskim takim podbarwieniem. A tam mamy irysy fioletowe. Jedne i drugie świetnie z czosnkami, wydaje mi się, wyglądają. Te rośliny będą lubiły bardzo podobne warunki. Irysy będą też świetnie rosły nam w glebie dobrze zdrenowanej i tutaj są zachwycone. Gleba jest taka, wiecie, pełna kompostu, to jest miejsce bardzo słoneczne, jedna i druga roślina zachwycona. Tutaj tłem dla moich irysów i czosnków jest powojnik, który jest na obelisku i ten powojnik to jest powojnik wcześniej kwitnący. To jest Mrs. Chomley i ona kwitnie dokładnie wtedy, kiedy kwitną czosnki. Reszta powojników, które mam tutaj, kwitnie jednak w późniejszej części roku razem z różami. Tutaj, kiedy czosnki przekwitną, irysy przekwitną, z kolei będą kwitły róże, będą kwitły floksy, mam też tutaj dalie, także ciągle coś będzie się działo. Dobra, teraz zabiorę Was i pokażę, jak czosnki wyglądają z szałwiami, ale zanim one, zobaczcie, tutaj rośnie orlaja. Samosiejki to też jest świetna propozycja do tego, żeby połączyć ją z czosnkami, bo kwitną w tym samym momencie. Znowu mamy kolor biały, orlaja nie jest za wysoka i będzie świetnym frontem dla czosnków albo obok posadzona. Także to też taka propozycja dla Was na przyszły rok. Możecie sobie w tej jesieni orlaje wysiać. Zanim opowiem o połączeniu szałwi z czosnkami, pamiętacie moje pąki, na które tak czekałam, które miały być fioletowym Patty's Plum? Przyniosłam Wam pokazać, jaka piękna ta Patty's Plum wyrosła, zobaczcie.
Jak zwykle, to jest moje po prostu piękne te maki są, ale zupełnie czerwony nie pasuje do chłodnego fioletowego. Czerwony z takim bardzo intensywnym fioletem byłby świetny, gdyby taka była idea na tej kompozycji, na tej rabacie, ale nie jest, więc niestety ten mak będzie rósł gdzie indziej, a ja już odnoszę i opowiadam Wam o szałwii. Szałwie o chłodnym odcieniu kwiatów, takie jak April Night, która kwitnie bardzo wcześnie, będą też świetnym połączeniem razem z czosnkami ozdobnymi. Ta szałwia mnie po prostu tak zaskoczyła, ja już Wam tutaj wielokrotnie opowiadałam, jak jestem nią zachwycona, bo jest zdrowa, kwitnie niesamowicie obficie i sadziłam ją tutaj w zeszłym roku, a wygląda jakby tu rosła wiele lat. Nie miałam nigdy z żadną szałwią tak niesamowitych efektów, jak właśnie na tej rabacie. Zamierzam część wilczą mlecza wyciąć i posadzić tej szałwii tutaj więcej, bo ona w zeszłym roku zakwitła mi 3 razy i cieszyłam się cały czas tutaj kolorem. Także na pewno na tej rabacie tej szałwii pojawi się dużo, dużo więcej. Globemastera Wam pokazałam, teraz idziemy na rabatę, na której są zupełnie inne odmiany czosnków. Przede wszystkim Purple Sensation i Purple Rain. Purple Sensation już przekwita. Ja go bardzo lubię, a to jest czosnek, jeden z takich, które kwitną najwcześniej w naszym ogrodzie. Jego fiolet jest zupełnie inny niż Globemastera. Jest dużo cieplejszy, bardzo, bardzo ładny. Natomiast jest to czosnek, który kwitnie bardzo wcześnie. Potem, kiedy przekwita, możecie zobaczyć, wygląda w ten sposób. Ja uwielbiam je do bukietów jako wypełniacze. Kiedy tylko przekwitają, dodaję je sobie na przykład albo pojedynczo wstawiam do butelek czy do takich wąskich wazonów. One świetnie wyglądają. Można je sobie także ususzyć. Tutaj kiedyś zamówiłam więcej Purple Sensation, ale już Wam o tym opowiadałam. Przyszły mi zupełnie inne czosnki. Podejrzewam, tak tutaj też z Wami się konsultując, że jest to odmiana Purple Rain. Nie jestem jej fanką. Jest rozstrzelona, dużo brzydsza niż Purple Sensation. Gdybym miała kupować i wiedziałabym, że mogę tę odmianę wybrać, w ogóle bym jej nie wybrała. W tym roku przyjechała do mnie jeszcze mieszanka Allium Festival, która to mieszanka ma w sobie mnóstwo różnych czosnków i one są tak dobrane, aby kwitły nam przez cały sezon i rozkwitają w różnym momencie. Świetnie wyglądają, pokażę Wam tutaj, bo widać to chyba najlepiej. Tutaj oczywiście nie będziemy znać odmian tych czosnków, natomiast świetne jest to, że każdy z nich wygląda nieco inaczej. Część jest wyższa, część niższa, zakwitają w różnym momencie. Też właśnie były Purple Sensation w nich wymieszane, bo widać było z tymi moimi, kiedy mogłam sobie porównać. Jest naprawdę ich dużo i podoba mi się to, że właśnie jest ich różna wysokość. Świetnie to wygląda. Ja tutaj mam posadzone pomiędzy kocimiętką, którą czekam, tutaj jest kocimiętka Walkerslow, aż się wyłoży w kierunku trawnika swoimi kwiatami. Tutaj też chciałam Wam pokazać kolejną roślinę, którą warto połączyć z czosnkami ozdobnymi. Jest to przywrotnik ostroklapowy, który powoli zaczyna już zakwitać. On razem z kocimiętką i z czosnkami tworzy zawsze niesamowite połączenie. Tutaj na tej rabacie, bo zawsze proście o to, żeby powiedzieć, jakie rośliny jeszcze rosną. Czyli mamy tak, mamy czosnki, wcześniej były tulipany, mamy kocimiętkę Walkerslow, zaraz za kocimiętką jest róża Fejry, która ma piękne różowe kwiaty. Ona tutaj zakwita dość późno w roku, co mnie bardzo cieszy, bo ja chcę, żeby ona kwitła wtedy, kiedy skończą te wszystkie właśnie azalie. Razem sobie z różami kwitnie w późniejszej części sezonu. Tutaj mamy też róże Poscobel, jest sporo hortensji. O tej rabacie opowiadałam Wam ostatnio, kiedy opowiadałam o rododendronach. Tam macie pełną listę roślin. Ja teraz chciałam Was zabrać jeszcze do frontowego ogrodu, bo tam mam czosnki białe. I chciałam Wam pokazać, jak wyglądają w połączeniu z wieczornikiem i z brunelą. Chodźmy. Ale zanim czosnki, słuchajcie, chciałam Wam pokazać, jak jaskry wyglądają. Pamiętacie, jak ja Wam mówiłam o tym, że tak bym chciała mieć sukcesy z jaskrami i chyba moje marzenie się spełniło. Przepięknie jaskry rosną tutaj, kwitną jak szalone. Ta miejscówka będzie miejscówką dla jaskrów, bo z wszystkich miejsc, w których je posadziłam, tutaj są najbardziej szczęśliwe. Ten podoba mi się najbardziej, przede wszystkim dlatego, że ma taką wielkość, o jaką mi chodziło. Jest po prostu, słuchajcie, jak róże. Cudowny po prostu. Będę próbować dalej z tymi jaskrami. Powiedziałam sobie, że to jest ostatni rok, w trakcie którego próbuję. Jeżeli one się nie udadzą, to po prostu chyba się poddam. Ale w tym roku, jak widać, zawsze jak się powie, to już chyba koniec, to wtedy rośliny zaczynają tak kwitnąć, jak powinny. Ale ten jest po prostu perfection. Tutaj czosnki białe, Mont Blanc i Mont Everest. Posadziłam też czosnki Ambassador, dobrze zawsze mówię, one są z tych, które kwitną najpóźniej. Mają bardzo ładne, nabite główki, mają dość długo ładne liście, ale kwitną najpóźniej. I liczyłam na to, że właśnie mi się tak zazębi to kwitnienie tych fioletów razem z białym, ale jeszcze to jest chwila, zanim one buchną kolorem, także zobaczymy, jak będzie w kolejnym tygodniu.
Tutaj czosnki połączyłam z wieczornikiem damskim, ale białym wieczornikiem damskim, bo taka była na początku moja koncepcja. Chciałam mieć rabatę białą. Zmieniam ją trochę. W tym roku widzieliście, że tulipanów tutaj już dosadziłam w różnych kolorach i chyba bardziej mi to pasuje. Tego białego było troszeczkę za dużo, także odrobinę tego fioletu i różu chcę powprowadzać. Także mamy tak, wieczornik damski biały, do tego właśnie te czosnki Mont Blanc, Mont Everest, no i ten, który nam zakwitnie w fiolecie. Na froncie brunera. Brunera w tym roku zakwitła nam dużo szybciej niż w latach poprzednich, dlatego teraz mamy już ostatnie te niebieskie kwiaty, ale ciągle z czosnkami są. W poprzednich latach było tak, że ona zakwitała sekundę po tulipanach i idealnie kwitła jeszcze w trakcie kwitnienia czosnków. W tym roku to troszeczkę jest przesunięte, ale bardzo często każdy rok w ogrodzie zobaczycie, że te przesunięcia czasami o tydzień, czasami mieliśmy tak, że kwitły czosnki i tydzień czekaliśmy na róże, a czasami było tak, że czosnki były w pełni kwitnienia i w pełni kwitnienia róże także. Także to wszystko zależy od tego, jaki mamy rok. To chyba wszystko o czosnkach, co dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć. Napiszcie mi, jakie odmiany są u Was, które sprawdzają Wam się najbardziej, które Wam się najbardziej podobają. A dzisiaj kończymy. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, a my widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.